czasie II wojny światowej Stany Zjednoczone dokonały rewolucyjnych zmian w dziedzinie konstrukcji i produkcji czołgów. W czasie, gdy niemieckie armie podbijały Europę, Ameryka porzuciła politykę izolacjonizmu, stając się przemysłową potęgą i produkując wielkie ilości czołgów. Bronią, która wygrała wojnę, był czołg typu Sherman. Czołgi. Żelazna pięść armii. Czołg Sherman. Sierpnia 1916 roku Anglicy po raz pierwszy użyli nowej, straszliwej broni. Niemiecka prasa nazwała ją pojazdami diabła, a w Anglii uznano ją za klucz do zwycięstwa. Wielu brytyjskich żołnierzy dzieliło te wiary i znalazło się we wnętrzu czołgu. Musiało radzić sobie z trującymi wyziewami, potwornym hałasem i ograniczoną widocznością. W odróżnieniu od Anglii i Francji, Stany Zjednoczone nie budowały własnych czołgów, a z działaniami wojsk pancernych zetknęły się dopiero w roku 17, w trakcie walk w Europie. Amerykańscy generałowie wyciągnęli wniosek z tego, co widzieli na polach bitew w północnej Francji. Amerykańskie doświadczenia wywodziły się z okresu I wojny światowej, gdy czołgi służyły jedynie wsparciu działań piechoty. Więc amerykańska doktryna broni pancernej opierała się na wsparciu piechoty. Doszło nawet do tego, że w roku 1920 Amerykanie rozwiązali swoje korpusy czołgów, a ich pojazdy oraz pracę nad rozwojem broni pancernej powierzyli piechocie. Pod koniec I wojny światowej na czoło wysunął się rozwój lotnictwa i zarówno amerykańska armia, jak i flota skoncentrowały się na budowie swojej potęgi lotniczej. Wobec ostrej rywalizacji między nimi oraz braku funduszy przyjęto rozwój lotnictwa, a nie czołgów. W latach 20. i 30. rozwój broni pancernej nie był zadaniem priorytetowym. Choć opracowano kilka prototypów, to konstrukcje te podlegały poważnym ograniczeniom. Zastój w pracach nad rozwojem czołgów trwał do początku lat 30., a w chwili, kiedy znów zaczęto myśleć o nim poważnie, nie można było produkować pojazdów cięższych niż 15 ton, bo taka była maksymalna nośność amerykańskich mostów. Na początku lat 30. Stany Zjednoczone miały na uzbrojeniu kilkaset lekkich czołgów wywodzących się z okresu I wojny światowej. Choć nie było konieczności rozpoczęcia prac nad czołgami średnimi, amerykańscy konstruktorzy tworzyli najnowocześniejsze rozwiązania. Nawet w chwili rozpoczęcia wojny we wrześniu roku 1939 amerykańskie wojska pancerne zajmowały się rozwojem czołgów lekkich, w związku z czym odrzuciły system zawieszenia opracowany przez Waltera Christie, który potem wykorzystano w wielu czołgach średnich. Opracowany przez Christiego system zawieszenia był bardzo dobry. Użyli go na przykład Anglicy i Holendrzy. Amerykanie nie wykorzystali tego rozwiązania, być może dlatego, że było zbyt skomplikowane i zbyt nowoczesne. Poza tym zawieszenie typu Christie było bardzo hałaśliwe i sądzono, że słyszane z daleka czołgi nie będą mogły wykorzystać elementu zaskoczenia. W czasie kryzysu gospodarczego w latach 30. amerykańskie wydatki na zbrojenie zostały jeszcze bardziej ograniczone. Mając mniej pieniędzy, armia USA stawiała na tańsze w produkcji, mające zastąpić kawalerię, czołgi lekkie. Dzięki zmechanizowaniu pierwszego pułku kawalerii na początku 1933 roku stwierdzono, że konnica jest już przestarzałym rodzajem wojsk. Jako że głównym zadaniem kawalerii było błyskawiczne przedostawanie się za linię wroga i niszczenie jego linii komunikacyjnych, teraz zadanie to miały przejąć czołgi lekkie. W ten sposób powstał czołg M2, rozwijający na drodze prędkość do 48 km/h.
Pojazd ten miał bardzo słabe uzbrojenie oraz zbyt cienki pancerz. I jego jedynym atutem była szybkość. Tak więc na początku roku 1939 USA mogły rozpocząć produkcję własnego czołgu. Trwała też mechanizacja amerykańskiej brygady kawalerii. W związku z informacjami wywiadu o tworzeniu niemieckich dywizji pancernych starano się, by amerykańskie oddziały były zorganizowane w ten sam sposób. Jednak amerykańscy generałowie byli przekonani, że Ameryka nie weźmie udziału w nadchodzącej wojnie. W roku 1938 III Rzesza anektowała Austrię i czeskie Sudety. Wiosną roku 1939 zajęła Czechosłowacja, 1 września uderzyła na Polskę. Wiosną roku 1940 Niemcy zaatakowały kraje Beneluxu oraz zdruzgotały obronę Francji. Walczący we Francji brytyjski korpus ekspedycyjny musiał porzucić swoje czołgi na plażach Dunkierki. Nikt nie rozumiał, jak Niemcom udało się tego dokonać, choć ich czołgi nie były lepsze od tego, czym dysponowali Anglicy czy Francuzi. Niemcy zwyciężali nie dlatego, że mieli lepsze czołgi, czy że mieli ich więcej. Odnosili sukcesy, bo umieli je zgromadzić w jednym miejscu i właściwie wykorzystać. Takie wnioski wyciągnęli z tej lekcji Anglicy i przekazali je Amerykanom. Kolejnym wnioskiem było, że małe, źle uzbrojone i słabo opancerzone czołgi nie przydadzą się w tej wojnie. Potrzebny był czołg z silnym działem i pancerzem zdolnym wytrzymać trafienie pociskiem wystrzelonym z najlepszych niemieckich armat. Po drugiej stronie Atlantyku zaczęto rozumieć, że jeśli Ameryka ma przystąpić do wojny, to musi mieć czołgi zdolne sobie poradzić z niemieckimi czołgami typu Panzer III. Amerykański czołg M2 nie mógł sprostać tym zadaniom. Utraciwszy swoje czołgi we Francji, Anglia także musiała jak najszybciej wyposażyć w nowy sprzęt swoje dywizje pancerne. Ameryka ze swoimi ogromnymi stalowniami i fabrykami samochodów była w stanie rozpocząć masową produkcję. Szybko znaleziono fundusze na pracę nad następcą czołgu M2. Problem polegał na tym, że w tym samym czasie Niemcy rozpoczęli pracę nad poprawieniem osiągów swoich czołgów Panzer III. Sprzymierzeni musieli się spieszyć. W roku 40 niemiecki czołg Panzer III nie był wcale lepszy od tego, czym dysponowali Anglicy czy Francuzi. Prawdę mówiąc, pod pewnymi względami był nawet gorszy. Nie było ich zbyt wiele i szybko zostały wyparte przez znacznie lepsze czołgi Panzer IV. Jednak w tym czasie niemiecki Panzer III był pierwszym produkowanym masowo czołgiem, który pozwolił niemieckiej armii na doskonalenie techniki użycia czołgów. Niemieckie czołgi nie miały zbyt grubego pancerza, ich działa kalibru 37 mm nie były lepsze od brytyjskich dwufuntowych armat, które chwilami były nieco lepsze od niemieckich. Tak więc w roku 40 czołgi typu Panzer III nie wydawały się specjalnym zagrożeniem. Jednak szybko stały się nim, bo podobnie jak czołgi Panzer IV zostały przezbrojone w znacznie silniejsze armaty. W końcu zorientowano się, że to nie nasze czołgi są złe, lecz zły jest sposób ich wykorzystania. Bardzo niechętnie akceptowano taki stan rzeczy, bo trudno jest przyznać, że to, w co się wierzyło i czego uczyło się przez całe lata, jest niewłaściwe. Musiało minąć trochę czasu, nim zdano sobie sprawę z tego, że to nie niemieckie czołgi są lepsze od naszych, jak sądzono na początku wojny, lecz że Niemcy stosują skuteczniejszą taktykę. W kwietniu 1941 roku z linii produkcyjnych zjechały pierwsze egzemplarze nowych czołgów średnich. Załoga czołgu średniego M3 Lee, nazwanego tak na cześć amerykańskiego generała Roberta Lee, liczyła 7 ludzi. Uzbrojenie składało się z dwóch dział o kalibrze 75 i 37 mm
oraz 4 karabinów maszynowych. Pancerz o grubości od 12 do 37 mm. Napęd – gwiazdowy silnik Wright o mocy 340 koni mechanicznych. Zasięg 193 km, maksymalna prędkość na drodze 40 km na godzinę. Wielka Brytania kupiła 600 czołgów M3, które w Anglii nazywano General Grant. Głównym atutem czołgu M3 było uzbrojenie artyleryjskie, zdolne zwalczać wszystkie niemieckie czołgi, które dowiodły swojej skuteczności w trakcie walk we Francji. Jednak działo kalibru 75 mm znajdowało się nie w wieży, lecz w umieszczonym po prawej stronie kadłuba sponsoni miało stosunkowo niewielkie pole ostrzału. Już w chwili pojawienia się czołgu M3 było wiadomo, że jak najszybciej trzeba opracować pojazd z działem kalibru 75 mm w obrotowej wieży. Z racji tego czołg M3 był rozwiązaniem tymczasowym. Czołgi typu Lee Grant odegrały ważną rolę w czasie walk w Afryce Północnej, zyskując miano ostatniej nadziei Egiptu. Kiedy okazało się, że nie mogą konkurować z niemieckimi czołgami Panzer IV, zostały zastąpione przez czołgi typu Sherman. Jednak nie był to koniec ich wojennej kariery. W roku 1944 pewną liczbę czołgów Lee wysłano w górzyste dżungle Birmy, gdzie walczyły z Japończykami. W roku 1942 bardzo potrzebowaliśmy czołgu z wieżą uzbrojoną w działo kalibru 75 mm. To było najmniejsze działo, które mogło strzelać pociskami odłamkowymi. Oprócz siły działo musiało także mieć odpowiedni zasięg. Jednym z problemów wszystkich brytyjskich czołgów było to, że nie miały pancerza odpornego na niemieckie pociski, ani armat zdolnych skutecznie zwalczać pojazdy wroga. W związku z tym cały czas twierdzono, że trzeba budować czołgi z silniejszym pancerzem i działami większego kalibru. Jednak nie jest to takie proste, bo większe działo i grubszy pancerz to większa waga pojazdu, a więc mocniejszy silnik i mniejsza zwrotność. Sprzymierzeni potrzebowali czołgu, który będzie można budować w wielkich ilościach, w cywilnych fabrykach. Miał to być pojazd nie tylko skuteczny w walce, lecz także łatwy w obsłudze i prosty do naprawy. W końcu konstruktorzy stworzyli czołg spełniający wszystkie te wymagania. W Ameryce nazywano go M4, a w Anglii Sherman. Następcą czołgu M3 był kolejny czołg średni wsparcia piechoty, który stał się najważniejszym czołgiem produkowanym w USA i jednym z najważniejszych czołgów II wojny światowej. Czołg średni M4 Sherman miał 5-osobową załogę. Uzbrojenie umieszczone w wieży armata kalibru 75 mm. 3 karabiny maszynowe oraz miotacz granatów dymnych. Pancerz od 12 do 100 mm. Napęd 8-cylindrowy benzynowy silnik Ford o mocy 500 koni mechanicznych. Zasięg 160 km, maksymalna prędkość na drodze 40 km na godzinę. Sherman na wiele sposobów łączył w sobie cechy czołgu lekkiego i średniego. Zalety te docenili zarówno Anglicy, jak i Amerykanie. W Shermanie wykorzystano wiele elementów jego poprzednika czołgu M3. Początkowo pojazdy te miały identyczne zawieszenie, silniki oraz transmisję. Największa różnica polegała na tym, że Sherman miał odlewany, a później także spawany kadłub, który był bardziej wytrzymały od nitowanego. Z kadłuba czołgu usunięto osłabiające pancerz boczne włazy ewakuacyjne. Zorientowano się bowiem, że bezpieczeństwo załogi zwiększy się, zapewniając im mocniejszy pancerz niż możliwość wydostania się z rozbitego pojazdu. Amerykańskie fabryki miały produkować nowe czołgi tanio, szybko i w wielkich ilościach. Choć zakłady Chryslera w Detroit miały wyposażenie umożliwiające masową produkcję, linie produkcyjne w innych zakładach budowano praktycznie od zera. Jednak dzięki temu, że Sherman przejął wiele rozwiązań z czołgu M3, istniejące linie montażowe dały się zaadaptować do nowych zadań bez znaczącego spadku produkcji. Poza tym, że Sherman był dość udaną konstrukcją, to jego produkcja nie była zbyt skomplikowana, więc można go było produkować w ogromnych ilościach.
Część historyków twierdzi, że zbudowano od 49 do 50 tysięcy czołgów. Są i tacy, którzy twierdzą, że powstało ich ponad 58 tysięcy. Tak czy inaczej, USA wyprodukowały więcej Shermanów niż Niemcy wszystkich typów czołgów w czasie całej wojny. Shermany w Afryce. Czołgi Sherman weszły na wyposażenie angielskich wojsk w Egipcie jesienią 1942 roku. Po miesiącach walk z dowodzonym przez generała Rommela niemieckim Afrika Korps, angielscy żołnierze byli zdemoralizowani i wyczerpani. Brytyjski generał Bernard Montgomery musiał przygotować swoje wojska do ostatniego etapu kampanii, ostatecznego wyparcia Niemców z Afryki Północnej. Dostawa 300 czołgów Sherman nie mogła nadejść w dogodniejszym momencie. W czasie walk w Afryce Shermany spisywały się znakomicie i wzięły udział w walkach 8 Armii pod El Alamein. Były lepsze od czołgów, jakimi dysponowali Włosi. Mogły też podjąć równorzędną walkę z większością czołgów niemieckich. Miały dobre uzbrojenie, mocny silnik i rzadko ulegały awariom. Shermany pojawiły się przed rozpoczęciem tzw. drugiej bitwy pod El Alamein i żołnierze cieszyli się, że w końcu mają porządny sprzęt. Jednak już wkrótce generał Montgomery pisał do Ministerstwa Wojny, że nowy, wspaniały czołg nie może się równać z czołgami Panzer IV, a niemiecka taktyka jest wciąż lepsza od brytyjskiej. W starciach Shermanów z niemieckimi czwórkami na ogół wygrywali Niemcy. Kiedy projektowano czołgi Sherman, zakładano, że ich głównym przeciwnikiem będą niemieckie czołgi Panzer III. Jednak gdy uruchomiono produkcję Shermanów, Niemcy zaczęli zastępować przestarzałe Panzer III nowszą wersją uzbrojonych w długolufowe działa czołgów typu Panzer IV, których pociski miały znacznie większą prędkość początkową niż pociski wystrzeliwane z dział Shermanów. Załogi Shermanów odkrywały nie tylko zalety, lecz także ograniczenia swoich czołgów. Od samego początku wiedziano, że sylwetka czołgu Sherman jest zbyt wysoka. Choć główne uzbrojenie znajdowało się teraz w obrotowej wieży, a nie jak w przypadku czołgu M3 w kadłubie pojazdu, to sylwetka Shermana była bez wątpienia zbyt wysoka. Aby przeżyć na polu walki, czołgiści musieli się nauczyć, jak maskować swoje wysokie pojazdy. Wysoko umieszczona wieża nie jest dobrym rozwiązaniem. Na płaskiej pustyni nie ma to większego znaczenia, bo i tak z daleka widać nadjeżdżający czołg. Jednak w nierównym terenie Shermany trudniej było zamaskować niż inne, niższe czołgi. Wysoka sylwetka czołgu była poważnym problemem. Ten problem dotyczył wielu czołgów, szczególnie gdy miało się do czynienia z bardzo skutecznymi niemieckimi działami przeciwpancernymi kalibru 88 mm. Wysoki kadłub czołgu Sherman był przyczyną dużej liczby strat ponoszonych w walce. Jednym z największych problemów było to, że pancerz czołgu mógł wytrzymać trafienie pocisku przeciwpancernego kalibru 37 mm. Kiedy Niemcy zaczęli używać do zwalczania czołgów przeciwlotniczych armat kalibru 88 mm, cienki pancerz Shermanów przestał być wystarczającą ochroną. Ta słabość sprawiła, że czołgi Sherman opatrzone zostały niezbyt przychylnymi nazwami. Niemcy nazywali je kociołkami do gotowania Angolii, a żołnierze sprzymierzonych nazywali je Ronson, bo podobnie jak zapalniczka tej firmy, zapalały się od pierwszego razu. Czołgi Sherman znane były z tego, że z łatwością stawały w płomieniach. Pola bitew często były usłane płonącymi wrakami Shermanów, co na pewno nie było miłym widokiem. Problem stanowiły umieszczone zbyt wysoko w kadłubie pojemniki z amunicją do działa.
W przypadku przebicia pancerza, a bywało nawet, że wtedy, gdy pocisk wybuchał na zewnątrz kadłuba, wstrząs powodował rozerwanie okładzin pojemników z amunicją i w konsekwencji pożar, a także zniszczenie czołgu. Mimo tych problemów, angielscy i amerykańscy czołgiści mieli wiele powodów, by lubić swoje Shermany. Wielkim sukcesem okazało się skonstruowanie wieży z trzyosobową załogą. Wcześniej zrobili to Niemcy, a po nich m.in. Rosjanie w czołgu T-34-85. Trzech ludzi w wieży oznaczało, że dowódca czołgu nie musiał się już zajmować ładowaniem i strzelaniem z działa. Teraz dowódca mógł skoncentrować się na wynajdywaniu celów, kierowaniu ogniem oraz manewrowaniu czołgiem, obsługę działa zostawiając innym. W grudniu 1941 roku Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę państwom osi. Rok później, w listopadzie, w ramach operacji Torch, amerykańskie oddziały lądowe znalazły się w Afryce Północnej. Na początku roku 1943 amerykańscy żołnierze niecierpliwie czekali na spotkanie z niemieckim Afrika Korps, który właśnie wycofywał się do Tunezji. Na tym etapie afrykańskiej kampanii zaczęły pojawiać się różnice między żołnierzami z Anglii i z Ameryki. Amerykanie mieli na swoich czołgach przeciwlotniczy karabin maszynowy Browning o kalibrze 12,7 mm. Anglicy twierdzili, że to bez sensu i nigdy ich nie montowali. Największa różnica między brytyjskimi a amerykańskimi czołgistami, którzy uczestniczyli w operacji Torch w północnej Afryce w grudniu 1942 roku, polegała na tym, że załogi brytyjskich czołgów miały doświadczenie i widziały, co potrafią Niemcy. Amerykanie nie mieli doświadczenia i nie wiedzieli, na co stać Niemców. Z racji braku doświadczenia Amerykanie ponieśli klęskę w czasie walk na przełęczy Kasserin, które były pierwszym starciem amerykańskich i niemieckich czołgów w tej wojnie. W trakcie walk na przełęczy Kasserin zginęły tysiące, a do niewoli trafiły setki amerykańskich żołnierzy. Zniszczone zostały prawie wszystkie amerykańskie czołgi. W tym czasie Amerykanie używali czołgów M3, które okazały się całkowicie nieskuteczne w walce przeciwko niemieckim działom kalibru 88 mm. To był punkt zwrotny w historii amerykańskiej broni pancernej. Zmieniono dowódców, opracowano nową strategię wykorzystania broni pancernej, a czołgi M3 zastąpiono maszynami typu Sherman. Mimo ponoszonych strat, możliwość przekształcenia czołgu Sherman w różnorodne pojazdy specjalistyczne uratowała niejedno żołnierskie życie. Jedną z bardziej udanych konstrukcji opracowanych w czasie walk w Afryce był Sherman Crab. Sherman Crab był jednym z pojazdów saperskich, jakie zaczęły pojawiać się w końcowym okresie walk w Afryce. Z racji ogromnych strat ponoszonych przez oddziały inżynieryjne we wcześniejszym okresie kampanii, absolutną koniecznością było zapewnienie im ochrony. Powstało wiele odmian pojazdów saperskich, a jedną z nich był Crab, czyli czołg wyposażony w cepy. Przed czołgiem na wysięgniku zamontowany był walec, do którego przyczepione były łańcuchy służące do torowania przejść w polach minowych. Czołg ruszał, walec zaczynał się obracać, a łańcuchy uderzając o ziemię powodowały detonację min przeciwczołgowych. Prosty, lecz skuteczny sposób usuwania min, szczególnie przydatny w Afryce, gdzie obie strony używały ogromnych ilości min. Później czołgów typu Crab użyto w czasie lądowania w Normandii, gdzie torowały drogę przez zaminowane plaże. W roku 1943 niewielkie siły sprzymierzonych wylądowały na Sycylii, by po kilkumiesięcznych walkach utorować sobie drogę do górzystego serca Włoch. Górzysty teren sprzyjał broniącym się Niemcom i stanowił wielkie wyzwanie dla sprzymierzonych. Pocisk wystrzelony z działa kalibru 75 mm, znajdującego się w wieży czołgu Sherman, mógł przebić płytę pancerną o grubości do 94 mm.
Problem w tym, że czołowy pancerz niemieckich czołgów typu Tygrys i Pantera miał ponad 10 cm grubości. I każde spotkanie z tymi pojazdami było dla czołgu Sherman bardzo ryzykowne. Niemieckie czołgi Pantera były wielkim zaskoczeniem dla Amerykanów, którzy nie dysponowali sprzętem mogącym podjąć z nimi równorzędną walkę. Więc tracili ogromne ilości maszyn. Zniszczenie jednej Pantery kosztowało Amerykanów stratę co najmniej 5 czołgów Sherman. Jedyną metodą zniszczenia czołgu Panzer V, czyli Pantery, była próba zaatakowania od tyłu. Najlepiej było to zrobić grupą kilku Shermanów. Podobnie było w walce z Tygrysami. Jeśli udało się zniszczyć silnik Tygrysa, niemiecka załoga mogła mieć kłopoty z manewrowaniem wieżą i wtedy pojawiała się szansa. Ale podkreślam, że trzeba było użyć wielu czołgów Sherman, by zniszczyć jednego Tygrysa czy Panterę. Na szczęście mieliśmy mnóstwo Shermanów. Uzbrojenie niemieckich czołgów stanowiła potężna armata kalibru 88 mm, która początkowo używana była jako broń przeciwlotnicza do ochrony niemieckich okrętów. Jednak najskuteczniejsza okazała się jako broń przeciwpancerna. Żadna inna broń nie budziła takiego strachu wśród załóg angielskich i amerykańskich czołgów. Żaden czołg sprzymierzonych nie mógł wytrzymać trafienia jej pociskiem. Dotyczyło to także czołgów typu Sherman. Rozmawiałem z niemieckim oficerem, który we Włoszech dowodził obsługą działa kalibru 88 mm, broniącego wąskiego przejścia, w którym mieścił się tylko jeden Sherman. Amerykanie wysłali kolejno po jednym czołgu, a niemieckie działo niszczyło każdy z nich pierwszym strzałem. Kiedy spytałem, jak to się skończyło, ów oficer odpowiedział, cóż, po jakimś czasie skończyła się nam amunicja Amerykanom, nie skończyły się czołgi. To świetny przykład użyteczności produkowanych masowo czołgów i straszliwych konsekwencji ponoszonych przez amerykańskich czołgistów. Półwysep Apeniński nie jest dobrym terenem dla broni pancernej. W chwili wjechania w góry czołgi stawały się po prostu armatami na gąsienicach. Nie mogły działać szerokim frontem, nie mogły dokonywać oskrzydlających manewrów, bo teren na to nie pozwalał. Więc choć mogliśmy wyprodukować więcej czołgów niż Niemcy, to nasza liczebna przewaga nie ma tam większego znaczenia. W odpowiedzi na problemy, z jakimi borykano się w czasie walk we Włoszech, podjęto próby poprawienia osiągów czołgów Sherman. Nie ma wiele prawdy w twierdzeniu, że największą słabością czołgów Sherman było to, że ich paliwem była benzyna i że Amerykanie długo nie zdawali sobie z tego sprawy. Zbudowano ponad 11 tysięcy Shermanów z silnikami wysokoprężnymi. Jednak szykując się do działań w Normandii, Amerykanie stwierdzili, że nie mogą sobie pozwolić na problemy wynikające z konieczności dostarczania swoim oddziałom dwóch rodzajów paliwa – benzyny i ropy. Na początku roku 1944 rozpoczęto przygotowania do inwazji w Normandii. Z doświadczeń zdobytych we Włoszech wynikało, że należy się spodziewać trudnego terenu i jeszcze większej liczby niemieckich czołgów typu Tygrys i Pantera. Amerykanie rozważali wprowadzenie do produkcji czołgu ciężkiego M6. Jednak produkcja nowego modelu oznaczała konieczność zmian linii produkcyjnych i mogła zaowocować spadkiem produkcji. Nie mając wyboru, postanowiono wzmocnić czołg Sherman. Zarówno w Anglii, jak i w Ameryce martwiono się brakiem postępu w pracach nad czołgiem ciężkim M6, który miał być potężną, ważącą około 50 ton maszyną, zdolną podjąć walkę z niemieckimi czołgami typu Pantera i Tygrys. Z projektu czołgu M6 zrezygnowano i jedynym rozwiązaniem pozostało zamontowanie w czołgach Sherman lepszej, mocniejszej armaty. Sherman Firefly. Załoga nowego, lepiej uzbrojonego czołgu Sherman Firefly liczyła 5 ludzi.
Uzbrojenie składało się z brytyjskiego działa kalibru 76,2 mm oraz jednego karabinu maszynowego. Pancerz miał grubość od 12 do 89 mm. Napęd stanowił silnika 57 o mocy 425 koni mechanicznych, zasięg 160 km. Maksymalna prędkość na drodze 40 km na godzinę. W roku 1944 w czasie walk w Normandii pojawiły się problemy. Plaże w Normandii idealnie nadawały się do lądowania, jednak poprzecinany gęstymi żywopłotami teren w głębi lądu sprzyjał obrońcom. Było tam również mnóstwo wysokich, kamiennych i ziemnych płotów, za którymi kryła się wyposażona w broń przeciwpancerną niemiecka piechota. Były także niemieckie czołgi typu Pantera i Tygrys, więc liczba zniszczonych Shermanów rosła bardzo szybko. Mimo trudnego terenu, czołgi Firefly spisywały się znakomicie. Ich potężne działa podnosiły morale żołnierzy. Sherman Firefly był jedynym czołgiem sprzymierzonych, który mógł zniszczyć niemiecką Panterę, a przy odrobinie szczęścia nawet Tygrysa. To był standardowy Sherman, lecz uzbrojony nie w działo 75 mm, lecz w brytyjską armatę 17-funtową, kalibru 76,2 mm. Firefly był tak skuteczny, że niemieccy czołgiści dostali rozkaz ciąć pojazdy tego typu za wszelką cenę. Doprowadziło to do wprowadzenia pewnej modyfikacji kamuflażu, która później weszła do powszechnego użycia. Koniec lufy malowano na niebiesko, a resztę od strony kadłuba na brązowo, dzięki czemu sprawiała wrażenie krótszej. Ta prosta sztuczka sprawdzała się zadziwiająco dobrze. Firefly spisywał się tak dobrze, że Anglicy przydzielali po jednym takim do grupy czterech czołgów. Były trzy zwykłe Shermany z działami kalibru 75 mm i jeden Firefly z brytyjską 17-funtówką. To było świetne działo, które potrafiło niszczyć niemiecki czołg. Amerykanie robili podobnie, lecz używali swoich dział kalibru 76 mm, które były gorsze od brytyjskich. Amerykanie nie chcieli montować silniejszych dział w czołgach, woleli je montować w tzw. niszczycielach czołgów. Opracowali nawet swój własny model działa, jednak okazało się, że jego pocisk nie jest w stanie przebić pancerza niemieckiej Pantery. Nawet dowódca wojsk lądowych Leslie McNair był przeciwny wzmacnianiu uzbrojenia czołgów za pomocą amerykańskich dział kalibru 76 mm strzelających pociskami o wielkiej prędkości wylotowej. Sytuacja zmieniła się dopiero po jego śmierci w wypadku podczas inspekcji jednego z korpusów lotnych w Normandii. Normandia. W czerwcu 1944 roku wojska sprzymierzonych wylądowały w Normandii. Choć czołgi Sherman Firefly spisywały się znakomicie, ich pancerz był zbyt cienki, by powstrzymać pociski niemieckich czołgów. Kiedy rozpoczęły się działania w Normandii, techniczne dysproporcje między niemieckimi a naszymi czołgami były bardzo znaczące. Czołg M4 Sherman miał słabsze i działo, i pancerz. I choć maszyny typu Firefly miały lepsze własności bojowe, ich opancerzenie wciąż było niewystarczające i w konsekwencji ilość traconych maszyn osła błyskawicznie. Problem ten doprowadził do powstania modelu T-14, popularnie zwanego Jumbo. Oprócz pogrubionego pancerza czołg miał także poszerzone gąsienice. Jednak nowy pancerz praktycznie uniemożliwiał mechanikom dostęp do elementów podwozia. Mimo to do Europy wysłano 250 czołgów Sherman Jumbo.
Jumbo to Sherman o wzmocnionym pancerzu, wyprodukowany specjalnie do walk w Normandii. Maszyny te nie miały zastąpić wcześniejszych modeli Shermanów, bo pogrubiony pancerz powodował przeciążenie zawieszenia i transmisji, więc ich wykorzystanie ograniczało się do dość specyficznych sytuacji. Maszyny te były bardzo popularne wśród naszych oddziałów, bo wykorzystywano je do prowadzenia formacji czołgów wszędzie tam, gdzie obawiano się niemieckiej zasadzki i gdzie prowadzący natarcie pojazd narażony był na ciężki ostrzał. Jednak nie używano ich jako podstawowych czołgów bojowych z racji wielkiego ciężaru powodującego szybkie zużycie układu jezdnego. Było ich za mało. Zbudowano jedynie około 250 pojazdów. W związku z czym walczący w Normandii amerykańscy czołgiści montowali na swoich czołgach dodatkowe opancerzenie. Amerykańscy generałowie wiedzieli, że wojnę wygrywa się nie tylko na polach bitew, lecz także w amerykańskich fabrykach czołgów. W roku 1944 wielka ilość czołgów Sherman zaczęła przechylać szale zwycięstwa na korzyść sprzymierzonych. W tej sytuacji nie mogło być mowy o zastąpieniu Shermanów przez ulegający częstym awariom model T-14. Rzecz w tym, że potrzebowaliśmy takiej ilości czołgów Sherman, że nie mogło być mowy o wprowadzeniu nowego typu czołgu. Shermany były nieustannie ulepszane, ale musiały pozostać w służbie. Z racji niedostatecznej liczby maszyn typu Jumbo, załogi Shermanów znajdowały wiele sposobów na poprawienie bezpieczeństwa swoich pojazdów. Na przykład zaczęto stosować tak zwane mokre magazyny amunicyjne, które zapobiegały pożarom amunicji. W przypadku uszkodzenia pojemnika z pociskami do działa, znajdujący się w obudowie płyn wylewał się i tłumił ogień. Na czołgach montowano też dodatkowe opancerzenie. Czasem były to nawet zwykłe worki z piaskiem. Opancerzenie takie odpadało na ogół od czołgów po pierwszym trafieniu, ale przecież spełniało swoje zadanie. Po zakończeniu walk w Normandii Amerykanie stwierdzili, że w przypadku trafienia zapalało się 60-80% czołgów nieposiadających mokrych parków amunicyjnych i tylko 15% maszyn wyposażonych w ten prosty system ochrony amunicji. When you fitted the wet protection to the magazines, so that did have a considerable effect on the propensity for the Sherman to explode in flames. Mimo prób poprawienia opancerzenia czołgów Sherman, maszyny te nigdy nie miały takiej ochrony jak niemieckie Tygrysy czy Pantery, i większość modyfikacji służyła jedynie poprawieniu morale załóg. Wersje czołgu Sherman. Siła, niezawodność i prostota kadłuba, a także systemu napędowego czołgu Sherman sprawiały, że pojazd ten nadawał się znakomicie do przeróbek na najróżniejsze wersje specjalne. Czołgi Sherman przezbrajano w wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych i miotacze ognia. Robiono z nich działa samobieżne i montowano stawiacze min. Jako pojazdy wsparcia czołgi bywały uzbrojone w haubice kalibru 105 mm lub wyrzutnie rakietowe. Wersje specjalne uzbrajano w kanadyjskie miotacze ognia Ronson lub w system Crocodile montowany w brytyjskich czołgach Churchill. Wielka ilość wersji specjalnych dowodzi wszechstronności kadłuba czołgu Sherman. Oprócz maszyny z trałami przeciwminowymi budowano czołgi wyposażone w spycharki, służące do oczyszczania zagrodzonych dróg i torowania przejść przez przeszkody. Budowano też wersje ratownicze, służące do holowania uszkodzonych czołgów z pola walki. Ważną wersją był także czołg mostowy. Rozkładane mostki szturmowe zamontowane były na pozbawionym wieży podwoziu czołgu, który wjeżdżał w potok czy kanał i rozkładając kładki stawał się prowizorycznym mostem. Różne odmiany czołgu Sherman są bardzo ciekawe. Wszyscy wiedzą o czołgach saperskich z urządzeniami typu Krab czy Skorpion, ale były też inne wersje. Na przykład Sherman Barf, czyli plażowy pojazd ratunkowy, przystosowany do poruszania się w wodzie o głębokości ponad 3 metrów i służący do ratowania czołgów, które utknęły w przybrzeżnej wodzie w czasie podpływania do plaż lub utknęły z zaranymi silnikami po wydostaniu się z ładowni barek desantowych. Sherman Barf miał wypychać uszkodzone czołgi z wody na brzeg i z zadania tego wywiązywał się doskonale.
Jednym z najbardziej znanych pojazdów desantowych zbudowanych na bazie tego czołgu był Sherman Duplex Drive, zwany też DD. Sherman DD był wyposażony w rozkładane parawany pławne lub zbiorniki wypornościowe oraz podwójny mechanizm napędowy umożliwiający poruszanie się na gąsienicach lub w wodzie za pomocą śrub napędowych. Wersję DD opracowano w następstwie niepowodzenia, jakim okazała się operacja desantowa pod Dieppe w roku 1942. Pojazdy DD uczestniczyły w lądowaniu na plażach Normandii. Po rajdzie pod Dieppe stwierdzono, że czołgi muszą dotrzeć do plaż w tym samym momencie, co atakująca piechota. Można tego dokonać na dwa sposoby. Można umieścić 13 czy 14 czołgów na pokładzie dużej barki desantowej i skierować ją do brzegu, gdzie wyładuje czołgi. Problem w tym, że wielka barka stanowi łatwy cel, a gdy zostanie trafiona, traci się wszystkie pojazdy. Można też sprawić, by czołgi płynęły do brzegu samodzielnie. Problem w tym, że czołgi w wodzie zachowują się podobnie jak kamienie. Lądowanie w Normandii było pierwszą okazją do wykorzystania czołgów pływających DD, czyli Duplex Drive. Ten przerażający pod wieloma względami pomysł został opracowany przez producentów sprężarek, które pompowały sprężonym powietrzem specjalną składaną ramę, na której rozciągnięte były płócienne ekrany zwiększające wyporność pojazdu tak, że mógł samodzielnie utrzymywać się na wodzie. Sam czołg był uszczelniony, lecz cienkie płócienne burty sprawiały, że unosił się na wodzie dość niepewnie. Pojazd nazywany Duplex Drive, czyli podwójny napęd, bo na lądzie poruszał się na gąsienicach, a w wodzie za pomocą śrub napędowych, które umożliwiały mu pływanie z prędkością prawie 10 km na godzinę. Jednak aby mógł pływać, woda musiała być spokojna, bo nie była to jednostka morska, zdolna przeciwstawić się wysokim falom. W czasie lądowania w Normandii, właśnie z powodu wysokich fal, straciliśmy wiele tych pojazdów. Shermany Duplex Drive miały być zwodowane w pobliżu plaż, lecz w wyniku nawigacyjnego błędu Amerykanie wodowali je w sporej odległości od brzegu i na dodatek w niewłaściwym miejscu, w efekcie czego czołgi musiały wykonać zwrot i płynąć przeciw falom przepływu. W konsekwencji część z nich poszła na dno. Gdyby wodowano je bliżej, nie byłoby tych problemów. Woda łatwo przelewała się przez płócienne burty, które wystawały z niej jedynie na kilkanaście centymetrów, więc największym problemem był stan morza. Aby wykorzystać fakt zaskoczenia obrońców przez czołgi podpływające do wybrzeża, ekrany pławne składały się w ciągu kilku sekund i czołg prawie natychmiast był gotów do walki. To na pewno było wielkie zaskoczenie dla Niemców, zobaczyć coś takiego jadącego od strony plaż. Zginęło wiele załóg czołgów Duplex Drive, bo choć wszyscy czołgiści wyposażeni byli w zestawy ratunkowe dla marynarzy okrętów podwodnych, tylko bardzo nielicznym udało się z nich skorzystać. Sherman zyskał miano podstawowego czołgu sprzymierzonych okresu II wojny światowej. Choć nie mógł równać się z większymi od niego czołgami niemieckimi, to jego niezawodność i szybkość zapewniły mu uznanie czołgistów. Mocny, prosty kadłub idealnie nadawał się do adaptacji. Jednak najważniejsze było to, że prosta konstrukcja umożliwiała masową produkcję w cywilnych fabrykach, które przed rokiem 40 nie wiedziały, co to czołg. I wreszcie niemieckie armie nie mogły zniszczyć tak wielkiej liczby Shermanów, które bezsprzecznie przyczyniły się do zwycięstwa sprzymierzonych w II wojnie światowej. Sherman był dobrym i godnym zaufania czołgiem średnim, który dokonał znacznie więcej niż można by oczekiwać od niejednej konstrukcji. Był to czołg naprawdę wyjątkowy, szczególnie gdy wziąć pod uwagę, że znajdował się na wyposażeniu wojsk sprzymierzonych przez prawie całą wojnę. Od bitwy pod El Alamein w Afryce Północnej, potem w czasie walk we Włoszech, w okresie lądowania w Normandii, aż do walk zakończonych zdobyciem terytorium III Rzeszy.
W kategorii czołgów średnich był to najlepszy czołg II wojny światowej. Był praktycznie rzecz biorąc bezawaryjny, można mu było montować silniejsze uzbrojenie i wzmacniać pancerz. Lecz najważniejsze było to, że można go było produkować w ogromnych ilościach. Sherman nigdy nie był dobrym czołgiem. Parametrami dorównywał ledwo przestarzałym niemieckim czołgom Panzer IV. A jednak był to godny zaufania i prosty w obsłudze pojazd. Dzięki temu, że produkowano go w 11 różnych wytwórniach, w tym jednej w Kanadzie, i dzięki zastosowaniu linii produkcyjnych, wytwarzano go w olbrzymich ilościach. Prawdę mówiąc, podczas wojny zbudowano ponad 55 tysięcy tych czołgów. Oczywiście miał swoje wady. Miał słabe działo, zbyt cienki pancerz i zbyt łatwo zaczynał się palić. Ale wygraliśmy właśnie dlatego, że było ich tak wiele. Nie dlatego, że był dobrym czołgiem, ale dlatego, że mieliśmy ich tak wiele. Jedna niemiecka Pantera mogła być równoważnikiem 5 Shermanów. Lecz pamiętajmy, że znacznie łatwiej było zbudować 5 Shermanów niż jedną Panterę. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Krzysztof Jakub Słaniewski. Czytał Daniel Załuski.